Szczęść Boże, coś wam powiem. Wiara w zmartwychwstanie jest trudna. Nawet uczniowie, którzy zmartwychwstałego Pana spotkali fizycznie, mogli się go dotknąć, jedli z nim posiłek i napełnili się radością, to nie mogą w to uwierzyć. A co dopiero my, skłonni prędzej uwierzyć w UFO niż w zmartwychwstanie. Na nasze szczęście Jezus jest cierpliwy i wyrozumiały. Przecież tylko chrześcijaństwo ma takiego Boga, z którym można wejść w bliską relację i nazywać Go Ojcem i Bratem. I dlatego Chrystus tłumaczy swoim uczniom wszystko jeszcze raz, wyjaśnia pisma, które mówiły o tym, co się wydarzyło, a zarazem otwiera ich umysły na zrozumienie tych pism. I to jest też nasza bolączka, że nie czytamy Biblii, bo pierwszym problemem jest to, że jej nie rozumiemy. Nie o rozumienie tu jednak chodzi. Ono przyjdzie w stosownym czasie. Tu chodzi o umiejętność rozpoznania Boga w tym Słowie. On cały czas mówi do nas. Nie przestaje przemawiać przez proroków, prawo, pisma i listy. Gdy otwieramy swój umysł na obecność Jezusa, wtedy też otwieramy się na działanie, które ma być naszą misją. Bóg nie jest tylko duchem. Jest całkiem prawdziwy. To, że Go nie pojmujemy, nie doświadczamy Jego obecności, spowodowane jest często strachem. Jak już Go spotkamy, to w naszych myślach snuje się wtedy wizja, że teraz wszystko jest stracone, że trzeba będzie wszystko porzucić, a nam jest tak dobrze. Przez ten strach, czy może nawet brak wiary, nie dopuszczamy do siebie myśli, że obecność Chrystusa oddala od nas wszelkie wątpliwości. Oświetla nasze życie, szczególnie te miejsca, których nie rozjaśni żadna ludzka siła. A wiele takich miejsc mamy, w których jesteśmy uwikłani, ale nie potrafimy się z nich wygrzebać. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje sens wszelkim kolejom naszego losu. Pomaga odzyskać spokój. Kiedy Jezus przychodzi do uczniów, to pierwsze co, to mówi do nich: pokój wam. Święty Grzegorz podkreśla, że pokój to słodkie słowo i pojęcie, o którym wiemy, że pochodzi od Boga. Jak mówi apostoł do Filipian, pokój Boga, a że jest Boży, pokazuje także, mówiąc do Efezjan, On jest naszym pokojem. Jezus usuwa lęk i trwogę, które towarzyszą często naszemu życiu. Przezwycięża je tym, że daje nadzieję, że po życiu nie ma końca, jest tylko zmartwychwstanie. W ten sposób otwiera nowe horyzonty naszego myślenia, które dotychczas nie potrafiły widzieć w nas i poza nami jeszcze więcej. Wczoraj w drodze do Emaus Jezus zasiada do wspólnego stołu. Dziś również wspólnie z uczniami spożywa posiłek. Ukazuje nam kolejną perspektywę swojego zmartwychwstania, jaką jest Eucharystia. Z niej możemy czerpać siłę, by żyć Jezusem i z nadzieją o Nim świadczyć. To w czasie każdej Eucharystii Jezus zadaje nam pytanie: dlaczego w Twoim sercu rodzą się wątpliwości? Popatrz na moje ręce i nogi, popatrz na moje przebite z miłości serce. Dotknij mnie, przekonaj się, uwierz, to ja jestem. Nie ma więcej innej drogi do umocnienia wiary, jak droga Słowa i Eucharystii. Czerpiąc z nich, napełniamy się pokojem, a mając pokój w sercu, sięgamy po swój krzyż, by iść i świadczyć, że wszystko możemy pokonać, bo Jezus jest z nami. Nie bójmy się potknięć i upadków. Bóg z naszych błędów wydobywa dobro. Musimy tylko w tym wszystkim być uważni. Z Panem Bogiem.